Halo, witam, cześć, cześć, Boże, dzisiaj pokażę wam 10 anime, gdzie główny bohater jest mega potężny. Jeżeli podobają wam się takie dłuższe filmy, no to napiszcie to, ja z chęcią będę robił dłuższe, nawet godzinne materiały. Hejka! Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at... Okej, więc mamy naszego głównego bohatera. Jak to kurwa bohatera? BQB, co się odjebało? Nie, chodzi o to, że nasz główny bohater został wielkim rycerzem i wszyscy go znają i kochają. I na szczęście dożył późnej starości i już powoli sobie umiera i by takie, kurde. W sumie bym chciał jeszcze raz to przeżyć, ale nie żyć dla ludzi, tylko żyć dla siebie, spełnić swoje cele i robić to, co ja właściwie chcę. I no cóż, ginie sobie kaput niestety, ale albo istety dokładnie, ponieważ widzi się z boginią. No to tak patrz na niego, wiesz co? Jesteś stary, zmarszczony, troszeczkę mi ciebie szkoda, więc proszę, nowe życie. Plus leki troll. Jak to leki troll i wysa go do innego świata. Obczaja i widzi, jak mamusia, tata niego trzymają na roczkach, tylko patrzy i jest lolitą. I tak nasza główna bohaterka powstała ze starego dziada, który był wielkim rycerzem, wielkim bohaterem wręcz można powiedzieć, tylko że niestety nie mógł żyć dla siebie i trafił w końcu do innego ciała. Co jest w tym wspaniałe? To, że nasz główny bohater nie ogranicza się na jakimkolwiek myśleniu, jest wręcz wspaniały. Jako mała dziewczynka rozwalił już jednego księcia, który tam cwaniakował dość za bardzo. Ona zamknęła oczy i go po prostu opluła. Tfu, rzuciła mieczem pomiędzy, a ja trzymaj, wygrywam, jestem kot, nie ty. Mamy też coś takiego, że sprawdzał, czy nadaje się na rycerza, czy induperele. Ono talię Nissen dostała, czyli nie może stać się rycerzem. A wszyscy widzieli, jak znakomicie walczy. I wszyscy mówią, kurde, nie. Ale nasza główna bohaterka wie, że i to nawet na plus wychodzi, dlatego że ona nie chce być przyczepiona akurat do tego, tylko tego, tylko wie, że może robić więcej, że jest mega potężna w tym właśnie wcieleniu. I no cóż, jest mega uwu, jest mega słodko, jest mega przyjemnie. Jakoś nie chce się rozgadywać tym anime za dużo, ponieważ... Kurczę, to anime jest bardzo proste, nie ma za bardzo jakichś tej trudności, wymagań czy innych takich do obejrzenia. Siedzisz, śmiejesz się, oglądasz. Coś po części kuwa uwu, tylko mniej uwu, bardziej kuwa. A więc tak, mamy naszego głównego bohatera, który jest tak delikatnie, można powiedzieć, niezbyt grzecznym chłopcem. Nieważne jak to brzmi, ważne, że brzmią dokładnie jego ciosy. A dokładnie brzmiały, ponieważ wywalono go ze starej szkoły, właśnie z powodu bójki. Ale otóż ta bójka będzie bardzo istotna, ale w dalszej części tego anime. Więc zostaje przeniesiony oczywiście do innej szkoły, która też ta szkoła ma dość piękną historię. Ta szkoła kiedyś była dla kobiet. Przepraszam, da. Z wyższych sfer, tylko że coś się tam zepsuło i została koedukacyjna. Koedukacyjne, moje kochane dzieciaczki, to są takie szkoły, że chłopczyki i dziewczynki robią haha, hihi, wszyscy jesteśmy razem. Więc jak macie sauny koedukacyjne, to się cieszcie, chyba że idziecie ze swoją starą, no to wtedy delikatny przypał, bo w takich prawdziwych saunach chcę wam powiedzieć, że się idzie nago. Taki mały defekt. I ciekawostka, że ciała na odcinku. A, widzi pani albo bot z Turcji? To się ten edukacyjny film zrobił nawet. A? No ale dobrze. I te dziewczyny tak strasznie czują się okropnie, bo te mężczyźni podchodzą i oni mówią do nich cześć, a idź ty tam, kurwa, bezbożniku. I wywalczyły sobie prawo do noszenia broni. Ale nie jakiegoś, jakby to użyć tego sformułowania, żeby YouTube się nie przyczepił. Ciu-ciu na wodę. Ale to jest kurwa głupie. Tylko mieczy, tak, prawdziwy kucze mieczy. I żeby się bronić jakieś pałki i no takie typowe. I każda uczennica ma, tak, każda lolitka ma swoją wielką czarną pałę. Już pasuje wam? No nie. Pani z Turcji, to było też edukacyjne. Tajlandia, dla osób nieznających tematu. No ale dobra, nie wiem, kto teraz mówi dobra, no ale dobra. Sorry, jest za rano nagrywania. Ale im w sumie było tak za mało, czegoś tu brakuje, coś pasowałoby takiego... takiego prawego sierpa, wiecie o co chodzi? Żeby dobić to wszystko. I pięć dziewczyn postanowiło, dobra, załóżmy takie grono fighterów, liderów, kurczę, felek, kartofelek. I mamy pięć lolitek. Mistrzyń, coś tam, można tak powiedzieć. I nasz główny bohater, który wywodzi się bardziej z takiego podejścia, że moje życie, odczepcie się, ja lubię jak mam wszystko wolno, jak mam luzy dosłownie, więc proszę się ode mnie tak ładnie mówiąc odczepić, ponieważ jestem grzecznym chłopczykiem, nic złego nie robię. No, tylko jak coś mi nie pasuje, to po prostu sobie pójdę, wywalone, bić się też potrafię. I oczywiście pierwszego dnia musiał mieć spinę z jednym z tych właśnie mistrzeń mieczy. Znaczy, wiesz, główny bohater
bohater Karate Kid został tępiony przez dziadka i jest bardzo, bardzo, ale to bardzo wytrzymały. Co będzie mówić? Jest akcja, to spoiler, gdzie walczy z misiem. Tak, prawdziwym misiem. No ale dobrze, 5 dziewczyn plus jedna tajemnicza dziewczyna postać, która jest najbliższa, można powiedzieć, sercu, dokładnie ona jest najbliższa sercu naszemu głównemu bohaterowi, ale to pod koniec może wszystko wyjaśni. Ja wam życzę miłego dzionka, herbatki, kawki, kawka właśnie. Nauczyłem się pić kawę, bo tak to kawy nigdy nie piłem, ale teraz zacząłem pić, jak się przeprowadziłem. Dobra jest. A więc tak, kolejna, nie wiem, mamy naszego ponad 40-latka, który jest niezbyt fajny, bardziej żenujący. Aż do pewnego czasu, kiedy postanawia uratować komu żyćko, sam niestety ginąc. Tak, YouTube pierdol się, już on tu w dupie. Nie no, będzie cenzura oczywiście. I niestety ginie, albo stety, na szczęście, ponieważ odradza się w nowym ciele jako noworodek. Kazuje wspomnieniami z dawnego życia, ze starą schizą co do ludzi. I nasz główny bohater zaczyna kminić, że ej, tak poczytam sobie książki, mój stary to jest Sher, wiesz, moja stara to jest Mac. Może wyjdzie z tej kombinacji coś brawurowego. I nasz główny bohater od małego zaczął czytać te książki magiczne, zaczął używać magii i rozkminia sobie, że ej, kurczę, od młodego zaczynam ćwiczyć, jestem coraz lepszy, wychodzi mi to bardzo dobrze, mam wielkie pokłady magii. Nasz główny bohater tak postanowił, że a, co tam, jedziemy sobie do miasta i tam poznaje naszą główną bohaterkę, Erisę, która jest takim jego odzwierciedlaniem, bo jest, on jest Rudeus, ona jest ruda i jej charakter jest bardzo, bardzo straszny. Dlaczego? Ponieważ dziadek ją rozpieścił aż do tego stanu, że ona może wszystkich tępić, kogo tylko chce. Aż do pewnego momentu, gdy, no, nasz główny bohater mają oswoić, że tak powiem, tylko że to anime jest wiele skomplikowane, a szczególnie przy pewnym odcinku, kiedy wszystko się zawala i światy w ogóle o 180 stopni się wywraca i muszą sobie sami jakoś poradzić. Więc anime ambitne, tak zwane, mega fajnie do obejrzenia. Okej, okay, Eminencja w cieniu, nasze kochane, piękne anime, które było ubóstwiane więcej niż przez Kaczora, który nie mógł się doczekać ostatniego odcinka, który był jakoś kilka dni temu. Więc jest idealna okazja, żeby, nie to żeby sobie powtórzyć, tylko dla osób, które nie obejrzały tego tytułu, obejrzeć. Dlaczego? Dlatego, że to anime pokazuje nam piękność w anime. O czym mówię? O tym, że nasz główny bohater był taki, bo można powiedzieć, szermierzem, tylko że z łomami w swoim prawdziwym, normalnym życiu, gdzie nie ma magii, nie ma niczego. Ale przez jego jakieś lekkie urojenia, że chce być magii, chce być mega potężny, skoczył pod nie busa, tylko pod ciężarówkę i teleportował się do innego świata. I się okazało, że jest mega dowolony itp. itd. Ale cóż się dzieje? Nasz główny bohater zaczął ukrywać swoją moc, że niby jest taki słaby i między innymi działać ze swoją nową organizacją. Od razu rozwiał się wątpliwości, tak, tam są same lolitki. Nasz główny bohater jest tak mega potężny, że do samego końca nie zdajemy sobie tak naprawdę sprawy, jak bardzo. Co jest cudowne w tym anime, nasz główny bohater działa z cienia właśnie. On się nie ujawnia w każdym momencie ze swoją potęgą, można powiedzieć. Nawet gdy został torturowany, jest w ukryciu, dosłownie. Więc to anime pokazuje nam, że główny bohater może być mega potężny i nie musi z tym się wozić na lewo i prawo. Wręcz w swojej tej, powiedzmy, oryginalnej postaci, nie jako wielki, potężny Shadow, jest wręcz bardzo, bardzo, bardzo słaby, żałosny i tępy, można powiedzieć, przede wszystkim, że każdy nim może kontrolować jak chce, ale naszemu głównemu bohaterowi to odpowiada, ponieważ on chce być drugoplanową postacią i pod postacią Shadowa właśnie wyjść w tej lepszym momencie, żeby wszyscy patrzyli i podziwiali jego piękną, jego wielką moc. Still go, even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. No cóż, jeżeli myśleliście kiedyś, że macie ujowych rodziców, to posłuchajcie historię tego otóż młodzieńca. Od młodszych lat był tępiony przez swoich starych, mówi takie: chcesz pieniążka, to sobie zarób, ale na początku jeszcze nam daj, żebyśmy mieli za co żyć. I kurczę, chłop tak się spinał i do takich caregiele, że rodzice w końcu takie: kurczę, wiesz co, jednak zainwestowaliśmy w umowę z diabłem. Z diabłem? Jak z diabłem? I ogólnie sprzedali syna demonowi i demon zabiera go do swojego kraju, można powiedzieć, świata, bardziej w sumie pasuje. Okazuje się, że to jest starszy demon, który bierze go i zostaje takie: chłopczyku, zostaniesz moim wnuczkiem, jeżeli tylko chcesz. Bo jeżeli nie, to się odstawiam i mam wywalone w to. On takie: kurde,
dajesz mi jeść, jesteś miły. Wygrywasz pod względem wszystkim, kurwa, z moimi rodzicami, jesteś bojowy. Tylko dochodzi do takiego małego aspektu, że on musi chodzić do szkoły demonów. Demony jedzą ludzi, on jest człowiekiem, musi mieć dobrą przykrywkę. Więc oglądamy naszego Iruma, Irumcie dokładnie, w poczynaniu szkolnych. Od samego początku chciał być taki cichy, niziutki, gdzieś tam się schować, no ale niestety jego dziadziuś okazał się być dyrektorem tej szkoły i wszystko mu stawia delikatnie naprzeciw, żeby jak najlepiej się bawił. I tak jak mówię, pierwszego dnia już odkrył, że jest bardzo dość popularny, można powiedzieć, bo jak to wnuczek dyrektora, on nawet nie ma dzieci, mniejsza z tym. Pokonuje jakiegoś tam wielkiego szlachcica, który okazuje się być fajną mordeczką i mówi: będę ci służył, sensei. Poznaje też jedną taką małą, zielonowłosą dziewczynkę, która ma prawdopodobnie ADHD, bo ADHD miałby stopnie? Nie wiem, może ma? Ona by miała plus jeden, kurwa, do końcowego efektu. I w tej szkole właśnie poznajemy innych przyjaciół, innych takich, można powiedzieć, delikatnych rywali naszego głównego bohatera i śledzimy jego poczynania w tej otóż przepięknej szkole. Więc otóż mamy te pierwsze, ostatnie, zarąbiste anime. Te anime różni się całkowicie od innych z tego powodu, że to jest stricte mafia, gang, morderstwa i naukołyki. Czy jak zwał, tak zwał. Przenosimy się do miasta, gdzie nic nie jest pewne. Mamy naszą dwójkę bohaterów, która za bardzo nie analizuje co i jak, po prostu świadczy pewne usługi. No, na pewno nie sprzedają ziemniaków, tylko chodzi o to, że głównie mordują kogo popadnie. Biorą zlecenia od innych mafiozów, biorą zlecenia od policji, czy od kogo popadnie i na co chcą. Głównym zagadnieniem jest tego, że ten, kto daje im zlecenie, jest już pewien, że jakby jest po sprawie, bo nie są tacy zarąbiści, można wręcz powiedzieć. Tylko, że tam w tym mieścinie było dość spokojnie dla takich jednych porypanych ludzi, co tam dawali podczas wojny im nakłyki, które powodowały, że są bardziej dowaleni niż inny byt. Wrócę jeszcze do początku tego anime, ponieważ ta dwójka naszych bohaterów nie jest tak haha, psiapsiłam czy nikogo, tylko są strasznie związani przez historię ich, można powiedzieć, od samego początku, od dzieciństwa. Ale jak? Na pewno się zdziwicie, ponieważ to nie jest, zaczyna się tak kwiatki, bratki czy inne takie, ani nie w ten sposób, co teraz myślicie, więc to was zaskoczy. Ale dobra, w tym mieścinie otóż zbliża się nieunikniona wojna, w której dużo ludzi popadnie i będzie dużo problemów. Nasi bohaterowie muszą jak najszybciej rozmyślić, co teraz będą robili. Chcę mieć sobą jak najwięcej po mnie. Nie chcę, żebyś kiedykolwiek zapomniała o mnie. Okej, okay, streszczanka, mam nadzieję, że nie wyszłem bardzo sprawy. Więc mam naszego władcę demonów. Przepotężnego, no nie do końca przepotężnego, ponieważ przychodzą po ludzi bohaterowej i mówią: siemaneczko, wkurzyłeś nas, jesteś taki no troszeczkę niemiły dla nas, więc chcemy cię zamordować. Ta jest troszeczkę już dobra, już tu się nie przyczepi chyba. I nasz wielki demon mówi: okej, okay, dobra, tam ci upadali, więc robię dywersję, wpadam w nich. Ale na szczęście ma swojego kochanego sługusa, który mu przypomina, że obiecał jakieś tam loli wyprowadzenie jego kota na spacer. Więc on tutaj nie może zginąć niestety. Więc no cóż, robi strategiczną dywersję do podziemi, gdzie się zamienia w kryształ kuźwa i czeka tak x lat, gdzie dwie lolity przychodzą tam po pewnym długim, bardzo długim czasie. I no cóż, jakimś cudem udaje im się dokładnie tej jednej uwolnić też władcę demonów, tylko no, mała zmiana nastąpiła, jak o tym zdawnieniu wam mówiłem. Nasz władca demonów przybrał wcześniejszą formę, ponieważ był wcześniej bohaterem, który szerzył miłość, radość i w ogóle ajajajaj, tylko jednak powiedział: zdradziliście mnie, więc kiwa w oko, dołączam do przeciwnego teamu, będziemy was tępić, gnoić itp. itd. I dobrze, po uwolnieniu naszego głównego bohatera, który no miał tą panikę swoją, ponieważ był w dawnym ciele takiego chłopczykowiecie malutkiego, fajnego, który nie przypomina dawnego władcy demonów, którego wszyscy się bali. Więc troszeczkę tak dziwnie, no ale dobrze. To nie pierwsze zaskoczenie naszego głównego bohatera, ponieważ świat zapomniał w sumie imienia i w ogóle był jakiś tam władca demonów, którego się baliśmy? Nie, to minęło 1000 lat, wyjebane w niego. O, pierwsze przekleństwo. Nice. Ogólnie nawet magia została zapomniana, ponieważ miał te magiczne bronie, czy inne ujemuje dzikie węże. Plus kolejne zaskoczenie, są jakieś tam bestyki, które wybiły 3/4 ludzkości, więc jest mega ciekawe. Nasz główny bohater zasiera tylko rączki i mówi: kurczę felek, kartofelek, jest naprawdę ciekawie w tym uniwersum, trzeba tu zostać. Ale jakiś trzeba coś dodać, żeby było ciekawiej, wiem. Akademia Magii. Tak, zapiszę się na Akademię Magii, żeby ta anime jeszcze bardziej było sztampowe i żeby ludzie mi pokochali.
Nie, no tak szczerze widzę, no to te anime to nie jest jakiś wielki wow show i w ogóle to jest anime, wiesz, no jak grasz sobie w LoL'a, to sobie obejrzysz przy okazji tam obok, albo tak do spanka sobie obejrzysz. To nie jest jakieś tam rewelacyjne czy inne takie, po prostu anime do obejrzenia, zapomnienia w jeden dzień. Chcę mieć z sobą jak najwięcej wspomnień, nie chcę, żebyś kiedykolwiek zapomniała. Okej, więc trafiamy do świata, gdzie nie rządzi polityka, gdzie nie rządzą ludzie, gdzie rządzą krasnoludy, tylko smoki, nie wiem, fabuły nie oszukasz, smoki tam rządzą i tyle mamy do powiedzenia. Ale dobrze, co z naszym bohaterem, który jest wyjątkowy na swój kochany, piękny sposób? No cóż, za dzieciaka ulotowała go jedna z loli, można powiedzieć, ponieważ ona tam z 12 lat, dosłownie dzieciak. Ale no cóż, ma większe kokone, jesteś aż główny bohater i mówi, dobra stary, chodzisz za mną, robisz to, co ci mówię, jesteśmy psiapsi, zbijamy pionę. Wiesz jak jest, a ja cię chronię, tu udajesz coś robisz w tej fabule. On oczywiście mówi, zaciera rączki, zadowolony. Łoś, główny bohater próbuje coś tam walczyć, ale oczywiście jest beznadziejny, w tym nic nie potrafi. Aż do pewnego złotego momentu, kiedy ma jakieś flashbacki z Wietnamu, których nie przeżył, a tak naprawdę je przeżył, tylko że później. Nie, stary mu się nie objawił, tylko jego przyszła wersja, czyli taka wersja starego, wersja beta, taka pokomplikowana jak w cyberpunku. I mówi mu, słuchaj stary, jesteś mega łajzły, jesteś mega ujowy, beznadziejny wręcz, zobacz, twoja przyszła zginie, ja będę płakał, ty będziesz płakał, po co to nam? Więc trzymaj tu moje piękne moce i będziemy szczęśliwi. I no cóż, te moce się mu przydają faktycznie, gdy mają najazd na Havira, dokładnie na miasteczko. Gdy wszyscy patrzą na pojedynek loli z jakimś tam drekiem, huky wie co. I w tym momencie nasz główny bohater pokazuje, że ma kokonel większe niż jej głowa. I no cóż, odpala się jak w tym, takie typowe anime, gdzieś główny bohater jest nikim, później staje się czymś, jest taki wow, mega super, wow. I rozwala go jednym prostym atakiem, ale niestety jest bardzo wyczerpany, po tym musi spać. W wolnym tłumaczeniu mówiąc, musi kopnąć tę swoją byłą przyjaciółkę, która go ratowała z tysiące opresji, przez to, że ona zdechnie, jeżeli będą razem, ponieważ odniesie śmierć tak jakby za sobą i robi wszystko, żeby ona przeżyła. Chce zlikwidować smoki z tego miasta, otóż. Dlaczego? Dlatego, żeby uratować właśnie. Nasz główny bohater, niby to są relacje, im tak siostrzyczką, braciszkiem, ale tak naprawdę on jest tak zabujany w niej. To jest taka, wiecie, niewinna miłość, że zrobi wszystko dla niej. Dziwna jakaś taka, że on zrobi dla niej wszystko. Zetnie drzewo, rozpali w piecu, wymorduje główny ród smoków. Ale do tego będzie potrzebował sojusznika. Sojusznika, który wygląda jak sojusznik, ale to troszeczkę pojeba. Nieważne. Anime jest ciekawe i w porównaniu do przedwczorajszego odcinka, to te anime naprawdę jest fajniejsze pod względem obejrzenia sobie. Pierwsze momenty w tym anime, jakie mamy, jak właśnie spotyka swego starą przyszłość, to jest naprawdę mega fajne i można się wczuć. I no cóż, moje kochane, bo beleczkiem wam powiedzieć. No, w tym anime nie ma takiego miłego początku, chociaż zaczynamy w gierce, bo to tak jak nazywa się tytuł anime. Kto by się spodziewał, kurwa, gra tak samo nazywa się jak anime, jeszcze pewnie teleport, to już dalej. Nasz główny bohater ma 22 lata i jest pierdolonym piwniczakiem, nic nie robi ze swoim życiem. No jak prawdziwy mangowiec, ale niestety jest graczem i nie streamerem, nie zarabia grubych pieniędzy na tym, że streamuje, kurwa, jebany debil. Jest prawie że najlepszy, jak oglądamy tanie w pierwszym odcinku, wbili do dziesiątki najlepszych graczy na świecie. Jebane debile, nie pomyślał, ej, może zacząć streamować, cokolwiek zdziałać. No, nie, dlatego jest bezrobotny. Nasz główny bohater w świecie gierki ma wszystko poukładane, ma nawet żonkę. Jest szanowanym obywatelem Rzeczpospolitej gierkowej. Tylko w świecie realnym jest pierdolną pizdą i nawet jego własna matka go kurwa nie szanuje i ma na niego wyjebane jajniki. I no cóż, jego mamusia kochana powiedziała tak, no załatwiłam ci pracę, CV wysłałam tam do sklepu, kurwa pójdziesz, zaczniesz zarabiać od małych pieniędzy, będziesz później biznesmenem, później wiecie, pieniądze będziesz zarabiał, chuja, prawda? O, żebym przyjebał, sorry. I no cóż, no nasz główny bohater powiedział, że nie, on ma wymarzoną pracę i będzie się w tym kształtował, bo jest najlepszy. Gdy po tych słowach idzie do sklepu, oczywiście mojej kłótni, kupuje sobie żarełko, nic ciekawego, wychodzi dwóch goryli. I filmu się urywa, kurwa, jak na dobrej brezie, koniec, basta, ciul. I budzi się w jakiejś dżungli, kurwa, lasach tropikalnych, tam pewnie, gdzie jeszcze tego nie wycięli. Ma, kurwa, jakieś bomby przy sobie, chuj go w sumie to obchodzi, ale dobra, na razie chce się uspokoić, ogarnąć, co gdzie jest, na czym to wszystko polega, czemu, kurwa, go gdzieś przeniosło. I zobaczy taką bubeczkę fajną, jest 10. 9, 8, co to jest? 3, 2, kurwa, bomba, jeb.
No, gdyby nasz główny bohater wolniej myślał, to by anime zakończyło się na pierwszym odcinku, więc troszeczkę śmiesznie. No ale dobra, nasz główny bohater jest przerażony, co tu się odpierdala, kurwa, przecież on miał grać, miał być najlepsza, zniosło go do jakiegoś takiego dziwnego miejsca. A zobaczył człowieka, o kurwa, dobra, jesteśmy uratowani, wiem co robić, porozmawiam z nim, chuja, nie porozmawiał z nim, pierwsza bomba poszła, prawie mu jebało łeb. No ale trudno, nasz główny bohater przekonuje się, kurwa, to jest żywy człowiek, jeżeli ja mu zrobię krzywdę, to on zdechnie na pewno. Więc zbiera się w sobie tą odwagę, tą siłę, rzuca bombę. I kurwa nie wypał. Dopiero po kilku minutach zczaił, że te 10-9 tam było, to jest odliczanie do wybuchu bomby, jebany kretyn, ale kapnął się jak już prawie był martwy. Więc dużo to nie zmieniło, ale na szczęście jakoś zabija tego człowieczka i też główny bohater próbuje ustalić, co się kurwa tu dzieje, czemu ma jakiś kurwa kamień, jakieś szkło pierdolone w ręku i dlaczego, bo nasz główny bohater w porównaniu tego ziemusia, którego spotkaliśmy wcześniej, który chciał go zajebać, nic nie pamięta, nie wie kurwa co się dzieje, prawdopodobnie podpisał jakąś umowę z diabłem, kurwa, że przynosi się do świata, to może być ta praca, o której mówił wcześniej, ale tak no, chuja wiemy, ale chcieliście anime, gdzie się zabijają, gdzie jest krew, kurwa, moc! A nie jakiś loli, no to... Chociaż nie, jest tu loli. Dobrze, zacznijmy naszą piękną historię. Nasz główny bohater wydaje się normalną osobą, ale tylko się wydaje, tak jak zawsze. Nasz główny bohater już od małego był tępiony, kurwa, przez różne osobistości. Był opętywany przez różne duchy i przez swojego dziadka, który, kurwa, uczył go wszystkiego i niczego. Dlatego nasz główny bohater nie za bardzo się odnajduje w tym wszystkim. Jego głównym marzeniem jest, kurwa, pozostanie pierdolonym randomem, który nic nie ma za bardzo wyjątkowego. Jest po prostu randomem, który nie musi nic robić, jest zwykłym licealistą. Tylko, że nasz główny bohater z tego powodu, że był właśnie tępiony i takie pierdoły, nie za bardzo miał czas, żeby jakkolwiek o pracę czy inne takie ciekawe rzeczy. Więc no cóż, nasz główny bohater jest biedny jak mysz kościelna, czy chyba tak to się jakoś mówi? Nie mam pojęcia obecnie. Może kiedyś się doedukuje? Ale to kiedyś. I pewnego razu przegląda sobie, widzi, o kurwa, tu był kiedyś zajebisty pensjonat, kurwa, jeszcze z gorącymi źródłami. Będzie zajebiście. Patrz na cenę, o kurwa, w chuj tanio, co tu musiało się odjebać. I no cóż, odjebało się to, że tam kurwa zginęła licealistka, której właśnie jej zwłoki znaleźli w tej pierdolonej placówce. I no cóż, ten duch kurwa nawiedza teraz ten obóz zakłady, kurwa, pseudo hotel i dlatego ceny są w chuj niskie. Nasz główny bohater ma już takie, ok, po prostu, że główny bohater jest wyjątkowy i widzi duchy i różne takie ciekawe rzeczy, których normalna osoba nie powinna widzieć. Plus jest taki też, że te lokatorki, które kurwa tam są, to są zajebiste UW kobity, kurwa tok, enci, sztos. A żebym głową machał jak David, może być przestępny, ale chuj to. I no cóż, nasz główny bohater myśli sobie, a wypierdolę tego ducha, no bo co ma innego do roboty. Tylko nie chcę po dłuższej chwili go zranić, ponieważ to jest zajebista UW kobita i postanawia, dobra, słuchaj, nie będziesz mnie wkurwiała, ja ci będę pomagał. W jaki sposób? Oczywiście duchy, jak zawsze w wszystkich filmach, w anime i innych takich bytach, mają niedokończone sprawy. I nasz główny bohater, że jest bardzo dobrą osóbką, pomaga właśnie dokończyć niedokończone sprawy. Czyli pranie rozwiesić się, takie nie. To już było za nudne anime. Ale na pewno ambitne rzeczy. Taki protip do nagrywania. Jak nagrywacie, kurwa, odcinki, jesteście na Discordzie z Kaczorem, tylko kurwa mutujcie. Ja się zbutowałem, jestem tylko na mikrofon i mi kurwa szaleści cały czas. Ale dobrze. Tak jak mówiłem, anime pozytywne, kurwa, z lolitkami. A właśnie, jak rozmawiam o tych zajebistych lolitkach, kuwu, uwu, to mamy tam na przykład takiego kociaka, dosłownie, kurwa, koto, babę, która nie jest kotem, ani, kurwa, nie, babą jest, dobra. Bo tu zaraz wyjdzie, że to troszeczkę takie mega dziwne anime, a ono jest tylko troszeczkę dziwne. No, nie mówcie, że nie oglądaliście nigdy Enchi z duchem. No ale dobrze. Przy tym jak fabuła dalej się rozwija, nasz główny bohater niestety musi być tą wyjątkową osobą. Dowiadujemy się, że te lolitki też, kurwa, mają własną historię. Poznajemy historię każdej z nich. I się okazuje, że nasz główny bohater w sumie nie jest taki mega wyjątkowy w porównaniu do tych lolitek, kurwa, właśnie. I to jest w sumie takie mega fajne. Jeden hotel, kilka wyjątkowych osób. No, coś się musi zawsze tam odjebać. Więc nie musicie w ogóle się męczyć tym oglądaniem. Dlatego, że nasz główny bohater próbuje pomóc właśnie tej lolicie duchowi, żeby jakkolwiek ona odeszła. Dlaczego to jest takie ważne? No cóż, przy dłuższym czasie, jeżeli duch jest kurwa już, no oddzielony swojego ciała, jest po prostu duchem, pozostaje długo na ziemi, staje się złą duszą. I no cóż, on nie chce, żeby tak się stało. Ta kobita też nie chce, żeby to się stało, bo kurwa, ona też jest taka milutka u kobita, jak mówiłem.